zespół Aerosmith czy zespół Extreme, no to już od lat, szczególnie Aerosmith jest to kapela, która jest na rynku od prawie 20 lat. Nas straszono, że nie będzie dojścia do nich, że osobne piętro w hotelu, że winda nie staje na ich 33 piętrze, że nie będziemy mogli się z nimi spotkać, nawet pogadać. 60 osób obsługi, tam ochrony, w ogóle prezydent kraju, wiesz. A okazało się zupełnie inaczej. Spotykaliśmy się na zupełnym luzie. Nie było czegoś takiego, że nie można było podejść, porozmawiać. Okazuje się, że i tematy, i problemy są bardzo podobne. Zwyczajne. To są zwykli ludzie. Chciałbym to powiedzieć, że to nie jest UFO, wiesz, to coś niewyobrażalnego. Są normalni ludzie. Nawet o dziwo wydawałoby się o wiele normalniejsi niż polska prasa czy telewizja to przedstawiała wcześniej. Czego nauczył was ten koncert? Dlaczego nas nauczył? Nie, no trochę nam pokazał to, że w Polsce są tak samo dobrze organizowane koncerty jak te wielkie na świecie. No, że nie było takiej różnicy. Ja nie odebrałem takiej różnicy wielkiej w organizowaniu na przykład dobrze zrobionego Jarocina sprzed paru lat i na przykład tej wielkiej imprezy z wielkimi gwiazdami, powiedzmy. No, znaczy, trochę na przykład na pewno mieliśmy gorsze odsłuchy i gorsze samopoczucie na scenie niż na koncertach organizowanych przez nagłośnieniowców na przykład festiwalach w Polsce. Nie? To potem znaczy, no tak, z tym, że gramy wtedy na równorzędnych warunkach, grając w Polsce z innymi zespołami, bo jednak, co by nie mówić o tym naszym rynku muzycznym, to jednak zespoły mają zawsze równe szanse. To znaczy, zawsze używamy tego samego sprzętu, gramy na tych samych scenach, te same światła, te same nagłośnienie. Tu byliśmy uprzedzeni, że jest to, ponieważ jest to produkcja w zachodnim, amerykańskim stylu, więc zespoły przedgrupy grają na nieco innych warunkach. Ciszy, czyli 1/3 mocy, dokładnie tak było, bez świateł. Czy nauczyłeś się czegoś jako gitarzysta od gitarzystów obu tych zespołów? To znaczy tak, przede wszystkim od gitarzystów Aerosmith to się nauczyłem może pokory i pewnego rodzaju podejścia do nie tylko do gry, ale także do show, generalnie do całego spektaklu, jakim jest koncert. A z od strony technicznej, może i brzmieniowej, to moim faworytem jest gitarzysta zespołu Extreme, czyli Nuno Bettencourt. I od niego może, a może nie, jeszcze nie wiem, jak to zaprocentuje w przyszłości w moim stylu. Jakby. Nauczyłem się wielu technicznych ciekawostek, brzmieniowych, technicznych, od strony sprzętu i myślę, że to było bardzo pouczające. I właściwie to też można powiedzieć, że no nie używa, bo może ludziom się w Polsce wydaje, że oni tam super jakieś maszynerie mają, jakieś tak, cuda. Tak. No używa bardzo mało. To jest bram, końcówka mocy, gitara i paluszki. Jak wyglądają słynne balangi rock'n'rollowców w wydaniu muzyków z Aerosmith? Znaczy, nie trafiliśmy tutaj na taką. To znaczy inaczej, bo myśmy słyszeli też wiele o tych słynnych balangach, nawet zespołu Aerosmith. Aczkolwiek nie wiem, no, z jednej sytuacji śmierć ojca gitarzysty Aerosmith, tego Brada Whitforda, mogła spowodować, że zespół absolutnie nie miał ochoty na żadne balangi. Aczkolwiek my wcześniej już byliśmy uprzedzeni, że zespół nie pije alkoholu. Z seksem też jest różnie, no, oczywiście tym damskim, nie? Męsko-damskim, więc też chyba nie było takich sytuacji. No, my widzieliśmy oczywiście kordon dziewczyn za nimi w tą i z powrotem, ale nie sądzę, żeby było coś więcej. Nie, tam menadżer i w ogóle kilka osób menadżer, bo tam kobieta, kilka osób pilnowali ich bardzo dokładnie. Po prostu posiedzieli chyba 2 godziny na tym party, czy 1,5 godziny, cyk, samochód z powrotem do hotelu. Wiesz, pilnują, żeby oni nie wpadli, no, że tam banieczka i znowu się zacznie. A
A ja wrócę jeszcze do zespołu Extreme. Ten zespół w ogóle się nie bawi, nie bierze udziału w balangach, party, idą grzecznie spać, tylko sport, nie jedzą mięsa, piją soki owocowe, żyją bardzo zdrowo. Po swoim koncercie mieliśmy przyjemność oglądać, jak zespół gra sobie w baseball na sali gimnastycznej tutaj obok stadionu. Myślę, że nie ma co mówić tutaj, że jakiś mit padł, albo że Ira pije, albo że Erosmith nie pije. Nie bylibyśmy w stanie grać tylu. Dokładnie. My gramy, ja ćmy inaczej. O, właśnie, z drugiej strony, dobry aspekt. My gramy po 200 czasami koncertów w roku. Maci, czy ty byś pijąc codziennie, mając kaca rano, zagrał 200 koncertów, nie lądując w szpitalu? Piłkę bym się... Nie zagrałbym. Chyba, że... Trzeba żyć z domu, ale naprawdę. Powiem wam, że są takie okazje, których naprawdę nie można ominąć, nie można się oprzeć. Co? Nie, to te oczka. Nie można się oprzeć. I dlatego powiem, że wszystko ma swoje granice.